Pamiętacie tą szopkę? Sat Sri Kale w Rwandii. Witajcie kochani. 12 grudnia, poniedziałek. Idziemy do polskiego sklepu. Miałam zamówić internetowo, ale sobie wpisałam w Google i pisze, że jest pół godziny spacerkiem. Więc podejmiemy się tej próby. Jak się nam nie uda, to wrócimy autobusem. Ale idziemy na krótki spacerek w tym kierunku, co jest ten sklep. Zobaczymy, co będzie. Taki poziom śniegu mamy. To jest jedna ze szkół, do której aplikowaliśmy dla Arwiego. Muszę się zapytać. W ogóle ciekawa sprawa, że najlepsze szkoły w okolicy to religijne. Jedna katolicka, dwie anglikańskie. Świecka, która jest najgorsza. Potem są jeszcze inne anglikańskie. Aplikowaliśmy dwóch anglikańskich i jednej katolickiej. Więc no. Fajnie. Ta katolicka jest najbliżej nas, ale ta anglikańska jest podobno najlepsza w rankingu. Więc no, zobaczymy. Tego śniegu mamy, prawda? Tyle kawałek jest do tego sklepu polskiego. Podobno ma być KFC. Zobaczymy. Właśnie mi powiedzieli. Co? Że jeszcze 700 metrów do KFC, koło którego niby ten polski sklep ma być. Bym zawróciła, tylko że już jestem dalej niż bliżej, więc albo dzisiaj, albo nigdy. Potem chciałabym jechać samochodem, wieczorem, a im bliżej świąt, tym wiecie, bardziej przebrany, wszystko. To trzeba iść. Ale poddać się zawsze można, ale ja niestety się pytają. Ale idziemy, idziemy. Tam był taki fragment trochę chodnika takiego, wiecie, śliskiego, więc musiałam, żeby się poddać, ale to już normalnie. Okolica taka średnio do spaceru, bo sami zobaczcie, nic ciekawego tutaj nie ma, więc tylko tak lecę, 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 lecę. I tu jest ja na mnie widzę. Tutaj piesze to jeszcze mnie nie było. Samochodem parę razy jechałam. Bo kojarzę to KFC po prostu, dlatego wiem, że tutaj przejeżdżaliśmy. Na przykład sprawdzając, jak daleko tego Amazonu, co miałam pracować. No dobra, idziemy. Naja jest opatulona, więc się nie martwcie. A też cały dni w domu siedzieć nie można, bo to jest wcale niezdrowe, nie takie zdrowe siedzenie w domu. Trochę spacerku dobrze jej zrobi, przewietrzy się troszeczkę, odświeży, wiecie, o co chodzi. Więc jest cieplutko ubrana, zimno na pewno jej nie jest. Mówi, że idzie po czapkę do sklepu. O, co to jest? O nie, Tango Polish, ale to nie... Nie Polish Shop, tylko w menu samochodowej, słuchajcie. Polerowanie. Dobra, chyba odbieram, zbliżamy się do krzyżówki z KFC. Zobaczymy. Słuchajcie, mamy KFC, teraz szukajmy tego polskiego sklepu, bo mój internet nie działa, więc
tylko mój sokoli wzrok musi znaleźć i miejmy nadzieję, że jest otwarte. Dobrze, że się nie poddałam, bo te 700 metrów ich było dosyć blisko. Mam, jestem. Tu jest KFC, no to rzeczywiście koło. Dobra, zobaczymy, co tam jest. Malutki jest, oby masa makowa była. Bo po to przyszliśmy, po masę makową. Drugi, a ten widziałam w internecie właśnie, a nie ten. Wow, na pewno coś kupimy. Jest polska flaga, biało-czerwoni. Sok pomarańczowy, wchodzimy. To bardziej indyjski niż polski sklep. You like it? Donut? Outside? To była jakaś porażka, nie wiem, czy to się nazywa polski sklep, to jakiś taki rozpierduśnik, ale ten, ale kupiliśmy princesę na jaje princesce. Klasyczną, ale jakąś złotym w innym opakowaniu, nie znam. Idziemy zobaczyć ten drugi sklep, bo tam była jakaś żywność. Bo tutaj chyba tylko był, słuchajcie, olej i czekolada. Dobra, trzymajcie kciuki. Wygląda na większy, więc jest nadzieja. Z drzwi widzę jakieś jedzenie, słuchajcie. Więc dużo lepsze niż tamte, nie wiem, co to ma być. O, a tam jeszcze było charity shop obok, miałam iść, ale mam tak rozczarowana tym sklepem, że uciekłam. W polskim sklepie kupiłam, słuchajcie, mały wałek. Wszystko ładnie, pięknie, tylko bez ceny. Takie zaskoczenie przy kasie. Yes. Przyprawa do pierniczy. Mommy, I don't like it. You don't like it? Rozczarowujące wizyty w polskim sklepie i najmniej wydane kasa w polskim sklepie, bo w tym drugim wydałam 3,77, a w pierwszym 2 funty, te dwie princesy i wałek 2 funty, a tu kupiłam cukier waniliowy, miód i jakieś takie pierniczki, co przy kasie stałe za 99 mi. Bo mówię do nich i się pytam, kiedy będzie świąteczna. No, oczywiście prowadzone nie przez Polaków, nawet nie przez Czechów. Nie jestem pewna, czy to byli Indusi, czy to byli Turkowie, bo były tureckie produkty w tym sklepie po prostu. A ja nie umiem rozpoznawać ludzi po twarzy, że tak powiem, narodowości.
na fazie można dać Enaya je princeskę i to chyba najlepszy zakup z całej naszej wyprawy. Jestem wkurzona, lekko mówię. Nie no, rozczarowana, wkurzona to nie, bo to za duże emocje by były, ale no Tom się ma, mówi, nie idź do tego polskiego sklepu, daj mi listę, to ja kupię, co będziesz chciała. Bo się bał, że pójdę i wydam miliony. A tutaj proszę, cała wyprawa, niecałych 6 funta. I to tak w sumie, byle coś kupić, a nie, że kupiłam cokolwiek z listy. Mówię do nich, kiedy będą produkty na święta, bo jest tego pierwszego. I na pewno ten drugi koleś się mnie pyta, mówisz o rybie? A ja mówię, no nie! Mówią o masie makowej, o pierniczkach, o w sensie o przyprawie do pierników i tak dalej. To w ogóle chcieli mi sprzedać. To było chyba gotowe ciasto na pierniki, tylko trzeba rozwałkować, wyciąć i upiec. Jakieś chyba czeskie, ale nie. Nie było przyprawy do pierników i nie było masy makowej. Więc coś czuję, że czeka nas kolejna wyprawa do polskiego sklepu. Ale chyba wyślę już męża. Tylko, że pierniczki to ja chciałam robić w tym tygodniu. W sumie to jest powód, dla którego tu idziemy dzisiaj. No cóż. I suszone grzyby w sumie były. Kurde. Mogę je kupić. Ale... Zrobiła godzina 12. Wróciliśmy jakoś 20 po 11, ale wiecie, pranie wróciłam do suszarki. Teraz ogarniam kuchnię, zabieram się za gotowanie. A potem się jeszcze może do Was odezwę. Znaczy na pewno się odezwę wcześniej lub później. Zobaczymy. Miałam sobie takie foremki. Nie wiem po co je kupiłam, ale kupiłam. Znaczy no wiem, że to są na czekoladki, ale siostra mi właśnie podsunęła pomysł, że zrobię galaretkę w nich i zobaczymy jak to będzie wychodziło i tak dalej. I jak to wyjdzie, to może zrobimy coś lepszego. Robię od razu galaretkę, żeby nie zapomnieć. Trochę za dużo tej cebuli nakroiłam. No ale to dołożymy może jakiś warzywek do środka i zobaczymy. Słuchajcie, właśnie obejrzałam vlogmasa Ani z Kataru i chciałam się tylko odnieść do paru rzeczy. Ona właśnie mówi o tym, że Polacy często za granicą narzekają, że tutaj nie ma prawdziwych świąt, tylko prawdziwe święta są w Polsce i że tak negatywnie podchodzi się do świętowania świąt za granicą. I muszę powiedzieć, że ja nigdy czegoś takiego nie miałam. Staram się tworzyć tą moją świąteczną magię tutaj. Ja się też nie obracam w gronie Polaków, jedynie to, że tak powiem, internetowo gdzieś na jakichś grupach czy coś i rzeczywiście jest taka tendencja i tak samo mają Indusi, my świętujemy wszystkie święta. Jak możemy, tak świętujemy, to są nasze tradycje i pielęgnujemy je. I mój mąż nigdy mi nie powiedział, że o, po co świętować Diwali, to nie jest tak jak w Indiach, bo w Indiach robimy tak. Ja też tak nigdy nie powiedziałam o świętach czy o Wielkanocy. Brakuje mi oczywiście jakiegoś spotkania z rodziną i tak dalej, ale to nie jest tak, że ja nie czuję, że są święta, czy Boże, muszę jechać do Polski, żeby poczuć święta. Ale wiem, że dużo właśnie Indusów i dużo Polaków, to jest kolejna rzecz, która nas łączy, właśnie tak ma, że o, weźmy tam, wiecie, to w ogóle to nie to, to nie to, to nie to. I wiem, że właśnie dużo dziewczyn, która jest w związku z Indusami, właśnie tak słyszy, że dlaczego oni nie świętują tam Holi, Diwali, czy Vaisakhi, czy czegokolwiek. A, bo w Indiach to my robimy tak, 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 a tutaj to, to nie to, to nie to. I powiem wam, że to tak zależy od osobowości, bo ja...
No nie wiem, ja sobie nie wyobrażam, żeby po tym co, moi dzieci nie znają żadnych świąt, bo nie jedziemy na każde święta do Polski, nie jedziemy na każde Diwali do Indii i co? I potem oni nie mają żadnej tradycji. Ty sobie myślisz, o, moja tradycja to jest w Polsce i tutaj tego nie ma, a potem twoje dzieci nie mają żadnej tradycji. Chciałam tylko powiedzieć, że to było bardzo wartościowa pogadanka u Ani i zapraszam serdecznie do niej na kanał. Ja już ją polecałam parę razy, Kropianka na pustyni i muszę powiedzieć, że naprawdę trzeba mieć takie pozytywne własne odczucia i starać się na swoje możliwości zrobić te święta tak jak, żeby czuć tą magię. I to nie chodzi o to, że musi być 1000 potraw, czy nie wiem, góra prezentów, czy cała rodzina, czy tak dalej. Chcesz więcej osób? Zaproś znajomych. Tutaj w Anglii, Anglicy też do ciebie przyjdą na Wigilię. Wiem, że to nie jest ich tradycja, ale lubią wychodzić w Wigilię dzień przed świętami. Dobra, tak szybko tylko podsumowując to, co wysłuchałam, bo naprawdę po prostu poruszyła czułe nuty i bardzo to ważne, żeby starać się tym mieć pozytywne odnośnie tych świąt, a nie tylko takie nostalgie, o, bo kiedyś to było tak, albo u mnie w rodzinie to było tak, a tutaj to ja tego nie dostanę. Dlaczego nie dostaniesz? Chcesz jakąś potrawę, nie umiesz zrobić, zamów sobie. Z rodziną nie możesz spędzić, no to pojedź, kup ten bilet, jak już tak bardzo musisz. Potrzebujesz więcej osób? Zaproś znajomych. Dobra, muszę kończyć. Nie wiem, czy udało mi się przekazać, co miałam na myśli, ale mam nadzieję, że mnie zrozumieliście. Chciałam jeszcze wspomnieć kolejną rzecz, dzisiaj wspomniałam w czasie spaceru o tym, że zapisaliśmy Arwiego do szkoły, więc do 15 stycznia trzeba zapisać do szkoły, bo Arwi będzie miał 5 lat w listopadzie, więc że tak powiem najwyższa pora. Tutaj jest tak, że obowiązek szkolny jest od 5 roku życia. Tak, wiem, że większość chodzi od 4 roku życia, ale Arwi ma w listopadzie urodziny i jakbyśmy nie chcieli, żeby zaczął we wrześniu, to może zacząć w grudniu, ale trzeba tam wystąpić, że tak powiem, o specjalne pozwolenie. Do szkoły trzeba chodzić od 5 roku życia, wcześniej to jest można. No, ale zazwyczaj, że tak powiem, zaczyna się tylko 4 latek, tylko ci, co są urodzeni we wrześniu, o październiku, listopadzie i grudniu zaczynają rok później. No niestety tutaj się nie liczy jakby rocznik od stycznia do grudnia, tylko się liczy od 1 września do końca sierpnia. Więc Enaja będzie jakby rok wcześniej niż Arwi, a Enaja będzie miała skończone 4 lata, jak będzie w szkole, a Arwi będzie 2 miesiące przed 5 urodzinami, jak pójdzie do szkoły. No w każdym bądź razie zapisaliśmy go do tych 3 szkół, bo to się robi pierwszy, drugi, trzeci wybór. Do 15 stycznia online się zapisuje, wybiera te szkoły i trzeba odpowiedzieć tylko w sumie na 3 pytania. Adres, czy twoje dziecko ma tam rodzeństwo w tej szkole? No i czy twoje dziecko jest ochrzczone? Bo tutaj mamy większość szkół anglikańskie albo właśnie katolickie, mamy tylko jedną świecką szkołę, która jest na bardzo mizernym poziomie, więc no, tak jak wspomniałam, nasz syn będzie chodził do szkoły przykościelnej. Na pierwszym miejscu daliśmy anglikańskie, bo ona jest najlepsza w okolicy po prostu. Przyjmują też dzieci innych wyznań, innych religii i tak dalej, ale jednak tam pisze, że dodatkowe punkty się dostaje za chrzest i najważniejsze jeszcze jest dystans, tak jakby w swoim regionie, czyli jak będziemy za daleko i nie będzie już miejsca, no to nas odrzucą. Tutaj ta katolicka jest najbliżej nas, ale to jest nasz trzeci wybór. Do tej anglikańskiej mamy 0,7 mili chyba, w linii prostej to się liczy. Dystans chodzący ponad mile. No w każdym bądź razie zapisany jest chyba 15 kwietnia przyjdzie nam czy się dostali, do której szkoły się dostał i potem trzeba zatwierdzić, którą szkołę się wybrało, no i potem od września Arwi zaczyna szkołę. To tylko takie update odnośnie tego, co wspominałam wcześniej, po prostu nie chciałam zamotać nic. A Enaja od przyszłego roku idzie do przedszkola, bo ona kończy 2 lata w lipcu, czyli jak ja będę nadal pracować, mój mąż będzie pracował, to od września dostanie 30 godzin darmowych w przedszkolu. No, więc tak. Więc zależy jaka szkoła, jakie przedszkole, bo tak sobie dzisiaj myślałam, że na nowym przedszkole, do którego Arwiego przepisaliśmy, jest na prawo od nas około pół mili.
I tam byśmy chcieli pewnie, żeby Enaya kontynuowała, ale jeśli Alvis nie dostanie tej szkoły anglikańskiej, która jest tam w tym kierunku, a dostanie się do szkoły katolickiej, która jest na lewo od nas, to wtedy jakby miała ich zaprowadzić jedno na lewo, drugie na prawo, no to zobaczymy logistycznie, jak to połączymy. Na razie od stycznia będziemy chodzić, bo teraz mamy jeszcze ostatni tydzień szkoły, w czwartek Arvi będzie śpiewał w kościele anglikańskim, jest przedstawienie i potem mają przyjęcie świąteczne, które kończy się o godzinie 4, gdzie zazwyczaj odbieram go o godzinie 3, więc może zostać godzinę dłużej w przedszkolu. W piątek mają ten Christmas Jumper Day i koniec przedszkola. No i Arvi do tego przedszkola już nie wróci i 11 stycznia zaczyna nowe przedszkole. Chyba środa, jak mi powiedzieli, bo tam jest tak, że dzieci prywatne zaczynają wcześniej, a dzieci, że tak powiem, z tych 30 godzin zaczynają później. Dużo później, bo tutaj zaczynają 7. Chyba nie będzie środa, to będzie inny dzień. No w każdym bądź razie tak to mniej więcej wygląda. Znowu się rozgadałam, a jeszcze kalendarzy nie tworzyliśmy. No. Ale ten, dzieci są teraz na nocnikach, więc potem otworzymy może kaczuszki, a ja wam może jeszcze otworzę moje kosmetyki. Ja wiem, że jestem noga z tymi kalendarzami. Ja pierwszy raz w życiu to robię, to po pierwsze. Po drugie, ja i kosmetyki to wiecie, no, to dopiero, że tak powiem, się zaczyna moja przygoda. No w każdym razie dzisiaj jest dzień, który 12, musiałam spojrzeć na kalendarz, słuchajcie. A my skończyliśmy otwierać, tu widzę, 8 jest nieotwarta, jeszcze 7. No dobra, to wam pokażę, szybko otworzę. Nagrywałam otwieranie okienek i to się nic nie nagrało, więc sorry, Gregory będzie w przyspieszeniu. 8, taki cień. 9, taka pomadka, tutaj się śmialiśmy. Wy nie wiecie, ale się śmialiśmy razem, że to była pomadka po polsku napisane. Potem tu była 12, taka jasna pomadka. Tu była 10, za to mówiłam, że mi się podobało. Tu była 11, też fajny cień. No, nagrałam coś lepszego, ale nie wiem, wyłączyło mi się po sekundzie, więc nie wiem, o co chodzi. No w każdym razie. Narzekałam też o tym, że to będą moje kosmetyki, które wystarczą mi na kolejny rok, bo ja tak dużo używam. No ale trochę tych pomadek różnych mam, więc ten kolor jest fajny. Zobaczymy resztę. No, to tyle. Aha, mówiłam jeszcze, że potem kaczuszki może otworzymy. Tylko zobaczę, jak te galaretki wyszły. Czy wyjdą. I czy widać twarz Mikołaja na niej. O, urwałam trochę. Czekajcie, zrobię bez kamery. Słuchajcie, to rewelacyjnie wygląda. I tak fajnie się wyjmuje. Siostra mówi, żebym zrobiła pianki, zasie mleczko. To nie jest zły pomysł. Ale wiecie co? To galaretka jest super. Ja się z wami już na dzisiaj żegnam. Na razie, pa! Nie zapomnijcie polubić, zasubskrybować i skomentować i przyjść jutro na kolejnego Vlogmasa. No i ten. No, ten, but nine is empty. You have something? It's second empty already. 11? This is headphones. We have to go to the ducky to give them. Open 11 now. Yeah, we take to the ducky. Open 11. Headphones. Open 11. Give me this. Mommy, hold. 11. Open. What is that? Another headphones. And 12. And 12. And that's it. Yeah, number 12 left. Open 12. 12. Mitchell, how you been? No, 12. Someone's gonna bring Lewis Chamberlain probably tomorrow, and I want you to hand him over to me. You understand? What'd you say?
O, ducky! O, ducky and something. And pray that I'll see you again till this is done.